chyba. Zajęcia to mam do 26. Kto wybrał, nie powiem. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Bardzo dziękuję, że panowie znaleźli czas na spotkanie w klubie Rolina. Ja zdaję sobie sprawę, że dr Łukasz Karniński jest niezwykle cennym gościem, więc postaram się skończyć swoje pytania na 5, no góra 6. I zacznę od spraw pozornie bardzo ogólnych i prostych pytań, ale wydaje mi się, że one, odpowiedź na nie jest o tyle znacząca, że jak się prześledzi, jaką historię przechodzi Instytut Pamięci Narodowej, jakie miał znaczenie od momentu swojego powstania, jakim podlegał naciskom, no to to, co nam powie pan dr Kamiński w odpowiedzi na to moje chociażby pierwsze bardzo proste pytanie, jednak dosyć się liczy i będzie można potem na kanwie odpowiedzi na to pytanie budować kolejne pytania, czy też wyciągać wnioski, a to pytanie bardzo proste, a może pozornie proste, panie doktorze, brzmi, jakby pan mógł najkrócej określić misję IPN-u pod pańskim kierownictwem. Dziękuję za zaproszenie. To pytanie jest rzeczywiście proste, bo bałem się prostych pytań, bo proste pytania zwykle są najgorsze, ale to jest o tyle proste, że na to pytanie już kilkakrotnie odpowiadałem i moja odpowiedź się nie zmienia. Misja Instytutu nie jest zależna od tego, kto jest prezesem. Misja Instytutu jest bardzo jasno opisana przede wszystkim w preambule do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i tutaj w zasadzie nic nie trzeba do tego, co tam jest napisane, dodawać. I tą misją jest zachowanie z jednej strony pamięci o tych, którzy padli ofiarą systemów totalitarnych, z drugiej strony zachowanie pamięci o tych, którzy mieli odwagę się tym systemom sprzeciwić i także zachowanie pamięci o samych tych systemach, o ich sposobie funkcjonowania. I to czynimy oczywiście na kilka sposobów, poczynając od sposobu śledczego, czyli podejmowanej nieustannie próby rozliczenia prawnego zbrodni dokonanych w latach 1939-1989. To jest edukacja, to jest nauka, to jest też udostępnianie dokumentów osobom represjonowanym przez systemy totalitarne. Oczywiście w zdecydowanej większości wypadków chodzi tutaj o system komunistyczny, co też jest formą zadośćuczynienia. Tak więc no, to jest właśnie ta misja, która jest zawarta też w nazwie, czyli to jest pamięć narodowa i ściganie zbrodni. I ściganie, które można rozszerzyć na coś więcej niż tylko śledztwa prokuratorskie. Ale tutaj nie da się panu tak łatwo wyślizgnąć, bo jednak jest tak, co chociażby jasno wynika z książki Antoniego Dudka, że każdy prezes no, ma możliwość interpretowania na swój sposób tej misji zapisanej w preambule i na swój sposób interpretował, bo no, może nie całkiem, ale bardzo odmienny był jednak IPN za czasów Janusza Kurtyki, za czasów Leona Kieresa był inny, no i pan też jakieś priorytety jednak będzie miał. Jakby pan się określił w stosunku do tych dwóch IPN-ów, w moim odczuciu naprawdę bardzo od siebie odmiennych, IPN-u Leona Kieresa i Janusza Kurtyki. Oczywiście zgodzę się, ponieważ pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej praktycznie od początku, od września roku 2000, więc rzeczywiście tak było, że obaj prezesi wyznaczali tutaj jakiś swój ślad na działalności Instytutu, tylko że moim zdaniem to nie był ślad na misji, tylko na sposobie jej realizacji, więc jakby na takim realnym funkcjonowaniu Instytutu. I tutaj muszę powiedzieć, że mój program jest pozbawiony fajerwerków, ponieważ chciałbym zacząć, już zaczęliśmy od tego, bo już minęły 3 miesiące pracy mojej i częściowo nowego zespołu kierowniczego w Instytucie Pamięci Narodowej. I to pierwsze zadanie, jakie wyznaczyłem mi sobie i swoim współpracownikom, jest sprawienie, aby Instytut stał się sprawnym urzędem państwowym. Tą frazę wielokroć powtarzałem, ponieważ uważam, że to jest podstawowym warunkiem wypełniania misji. Tu się muszę wtrącić. To znaczy, że był niesprawny? W niektórych okresach tak i w niektórych zakresach tak, jak najbardziej. No, jeśli na przykład weźmiemy
udostępnianie dokumentów, to myślę, że nikt z użytkowników, a niektórych widzę tutaj na sali, nie powie, że odbywało się to w sposób sprawny. Oczywiście w ostatnich latach nastąpiła poprawa, natomiast wciąż nie możemy powiedzieć, że jest to sprawne i przyczyny są bardzo złożone, później ewentualnie się będę pytał, będzie można to rozwinąć. W wielu takich sprawach, które nie były widoczne z zewnątrz, czyli funkcjonowanie właśnie Instytutu jako jednak ogromnego organizmu biurokratycznego zatrudniającego ponad 2000 urzędników, też określiłbym jako niesprawne. I były różne metody. No mam wrażenie, że prezes Kierec jakby godził się z tym, że to funkcjonuje jak funkcjonuje, bo jakby nie musiał się tą administracją dzięki temu zajmować, powierzył ją konkretnym osobom, a one ustawiły to tak, a nie inaczej. Metodą prezesa Kurtyki było ogromne osobiste zaangażowanie i skupienie się na wybranych projektach, które jakby siłą własnego autorytetu przepychał i realizował. Ja uważam, że jakby drogą jest jednak zmiana modelu funkcjonowania mimo wszystkich teorii biurokracji, które dobrze znam. Uważam, że coś takiego jak sprawny urząd państwowy może istnieć. To teraz pytanie może trochę trudniejsze. Mieliśmy tutaj jakiś czas temu spotkanie wokół książki Antoniego Dudka i jeden z wniosków, jakie można z tej książki wyciągnąć, z tej jej części, która opisuje IPN za czasów Janusza Kurtyki, był taki, że trochę nie z winy świętej pamięci prezesa, ale trochę z jego winy IPN został postawiony na pierwszej linii politycznego sporu. I to jest, jak sądzę, charakterystyka tamtego okresu działania IPN-u, która dla wielu osób, pewnie również na tej sali, jest istotna. Znaczy stała się jakby częścią myślenia o IPN-ie w ten sposób, że to jest instytucja, która właśnie powinna być na pierwszej linii frontu, powinna walczyć, bo jest spór o to, jak w ogóle traktować narodową pamięć. Czy pan będzie chciał wycofać IPN z tej pierwszej linii frontu? Odpowiem najpierw na pierwszą część pytania, jakby nawiązując do tego, o czym pan mówił, o jakby zaangażowaniu Instytutu. Moim zdaniem Instytut został wpisany. To jakby była decyzja polityków, różnych opcji moim zdaniem, wybrania sobie Instytutu jako pola, jednego z głównych pól walki politycznej przez kilka lat w Polsce, co zapewne z punktu widzenia polityków jest wygodne. Bardzo łatwo jest się kłócić o zbierać Instytut Pamięci Narodowej w historii, znacznie trudniej znajdować dobre rozwiązania na trudne problemy gospodarcze. Mam nadzieję, że ten etap mamy już za sobą i odpowiadając jakby na drugą część pytania, uważam, że Instytut absolutnie nie powinien być elementem, czy wpisywać się w walkę polityczną w Polsce, natomiast powinien twardo i konsekwentnie, wbrew opiniom polityków, czasem, jeśli będzie taka potrzeba, realizować swoją właśnie ustawową. To było parę wydarzeń, które określiły też historię, w bardzo mocny sposób historię Instytutu i to było na przykład wydanie książki Sławomira Cynckiewicza i Piotra Gontarczyka. Czy są takie tematy, z którymi gdyby badacz do pana przyszedł i pan by wiedział dzisiaj, że to jest temat, który wywoła podobną kontrowersję. Nie wiem, czy książka o Wałęsie jeszcze kolejna by wywołała, nawet gdyby zawierała te same tezy, ale może dotyczyć czegoś innego. Czy są takie tematy, co do których pan by miał wątpliwości, nawet gdyby były porządnie zrobione, czy IPN powinien się w nie angażować? Nie. Oczywiście, jeśli dotyczą tego, czym zajmuje się Instytut. Jasne. Prosta i jasna odpowiedź. Jak pan widzi IPN w obecnej konfiguracji tej politycznej, tej, która powstała po wyborach? Bo tutaj z punktu widzenia komentatora politycznego, no, takim najbardziej jaskrawym punktem, najwyraźniejszą zmianą jest te 10% dla ruchu Palikota. Nie wiem, czy to z punktu widzenia IPN-u cokolwiek zmienia, jak pan widzi ewentualne problemy, które się z tym mogą wiązać, ale w ogóle jak się weźmie pod uwagę to, jaki Sejm nam Polacy wybrali, to czy przewiduje pan, że z tego mogą wynikać jakieś nowe problemy, czy raczej
uda się tak manewrować, żeby IPN w te spory bezpośrednio nie angażował. Znaczy, no ja przede wszystkim nie, nie czynię takich założeń właśnie manewrowania, żeby nie wejść w spory polityczne. Jak mówię, no skupiam się na tym, aby instytut był możliwie w największym stopniu instytucją profesjonalną w każdym swoim wymiarze, czyli przede wszystkim w wymiarze tych czterech pionów merytorycznych. I powiem tak, żaden z tych wielkich sporów publicznych, począwszy od sporu o Jedwabne, które dotknęły jakby Instytut i stały się asumptem do wielkiej dyskusji na temat w ogóle Instytutu jako takiego, był nie do przewidzenia. Więc myślę, że tutaj nie da się jakby z konstelacji politycznej przewidzieć, jaki temat może być na przykład za rok fundamentalnym powodem do jakiegoś gigantycznego sporu, więc no nie myślę o tym. To ja teraz już oddaję. Tak, Jurek, który się wyrywa, proszę bardzo. Ja mam głos obiecany. Ale no, wszyscy, którzy podnoszą rękę, mają głos obiecany do 22, więc ja pana widzę. Chciałbym rozwinąć to, o czym zaczął Łukasz, czy obecna konfiguracja polityczna będzie miała jakiś wpływ pana zdaniem na IPN. Jak pan wie, dziś bodajże jeden z nowych parlamentarzystów, czyli szef Faktów i Myśli i Mitów, który Fakty i Mity, którego akta odnaleziono fragmenty w IPN-ie, powiedział, że w naszym programie, już nie chodziło o jego indywidualną sprawę, tylko dziś powiedział, w naszym planie politycznym jest likwidacja IPN. I to jest pierwsze pytanie, co pan na to. I drugie pytanie, jak pan z tego punktu widzenia, o którym pan mówi, czyli profesjonalizmu, obiektywizmu, widzi pan rozwiązanie problemu tak zwanego zbioru zamkniętego. Zbioru zastrzeżonego. Bo no tu już Antoś Dudek mówił i wiele innych sygnałów było, że ten zbiór zastrzeżony został w gruncie rzeczy stworzony przez byłych funkcjonariuszy i przekazany IPN-owi, podczas gdy tak naprawdę tylko część, jakaś niewielka część tego zbioru zastrzeżonego rzeczywiście może mieć charakter do tej pory aktualnie poufny. Jak pan chce to rozwiązać? To jeśli można, ponieważ nie mam kartki, to ja postaram się tak od razu ad vocem dobrze na konkretne pytania odpowiadać. W czasie jak mikrofon wędruje do następnej osoby. No powiem tak, to od początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej były partie, no, w zasadzie jedna, która głosiła, że trzeba Instytut rozwiązać. Ta partia nawet przez 4 lata rządziła i jakoś Instytutu nie rozwiązała, więc no nie denerwuję się w tej chwili faktem, iż do tej partii dołączyła druga, bo razem zdaje się mają niewiele więcej głosów, niż potrzeba, żeby w ogóle inicjatywę ustawodawczą zgłosić, więc 67. Tak jest, więc na tamto się jest próg niewiele mniejszy, więc poczekamy, zobaczymy, na czym ta inicjatywa będzie się opierać. Chciałbym tylko, że jeśli ja mogę dyskutować o wszystkim łącznie z likwidacją i nawet mogę Państwu taką anegdotę opowiedzieć, że w czerwcu tego roku wyraziłem rozczarowanie wobec pana przewodniczącego Napieralskiego, że klub mnie nie zaprosił na dyskusję przed głosowaniem, że nie chcieli się zapoznać w Sejmie, bo nawet jeśli chcą likwidować Instytut, to chyba też likwidator powinien być jakiś sprawny, prawda? Taki proces też można sprawnie przeprowadzić, ale to oczywiście jest anegdota, chociaż autentyczna. Więc zobaczymy, bo no, w kampanii wyborczej to było podnoszone już na zasadzie zupełnie demagogicznej, prawda, że zaoszczędzimy 200 milionów złotych, chociaż tak naprawdę likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej będzie oznaczała kilka milionów oszczędności rocznie, ponieważ prokuratorzy dalej będą prokuratorami, tylko będą prokuratorzy powszechnej. Jeśli archiwa będą przekazane do archiwów państwowych, to będą w tych samych budynkach z tymi samymi archiwistami i tak dalej, więc tak naprawdę można oszczędzić na tej grupie historyków, którzy zajmują się tą historią i być może właśnie o to chodzi. Tak więc w tej chwili
nie czuję jakiegoś powodu do specjalnego niepokoju. No, jeśli chodzi o zbiór zastrzeżony, to tu oczywiście uregulowania są dość jasne ustawowe i prezes może tylko starać się je dość ściśle egzekwować. To są okresowe przeglądy wykonywane wspólnie przez funkcjonariuszy służb oraz naszych archiwistów. No muszę powiedzieć, że w ostatnich miesiącach podpisałem kilkaset decyzji uzgodnionych, zwłaszcza z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o wycofaniu materiału z zbioru zastrzeżonego, więc on się kurczy, chociaż zapewne z punktu widzenia historyka jest to wciąż proces kurczenia się zbyt powoli. Panie prezesie, chciałem zgłosić pewną uwagę, pewien żal pod adresem Instytutu. Mianowicie wydaje mi się, że Instytut zbyt słabo pracuje ze świadkami. Otóż oczywiście my oczekujemy od Instytutu, że za parę lat każdy batalion, który brał udział w powstaniu, będzie miał swoją monografię, że każda dzielnica, która była ogarnięta powstaniem, będzie opisana w monografii, że każdy oddział wyklętych Młota, Huzara czy Ponurego będzie opisany, ale tego nie można dokonać wyłącznie w oparciu o źródła hitlerowskie, sowieckie czy esbeckie. Tutaj konieczne jest korzystanie z relacji świadków, przy czym ci świadkowie się kończą. Oni odjeżdżają na Powązki. I ja mam takie wrażenie, że historycy, którzy pracują u pana, i również częściowo kierownictwo jakoś tego zupełnie nie widzi. I że ten proces zbierania relacji od świadków jest bardzo wąski, że panowie nie doceniają tego, czym jest zebranie relacji od tego, kto brał udział bezpośredni w jakichś wydarzeniach. Że właściwie tracimy bezpowrotnie dostęp do źródeł. Przecież łatwo jest dzisiaj nawet sprawdzić, ilu jest członków SZAK-u, ile osób należy do Związku Żołnierzy WiN-u. I ja powiem otwarcie, każdy z nich powinien być odpytany i zarejestrowany na kasecie nagrany. Pan powiedział, pan ma 2000 osób. Moim zdaniem sytuacja jest tak dramatyczna, że na pana miejscu ja bym połowę osób wysłał do rejestracji świadków historii. Bo z pisaniem monografii można poczekać, a ci ludzie każdego dnia znikają. Jeszcze kilka lat temu było 5 ludzi, którzy działali w senioracie. W ubiegłym tygodniu było 2, a w tym tygodniu już jest 1. I w sposób bezpowrotny państwo stają się później niewolnikami, niestety źródeł jednostronnych, esbeckich. Więc chciałem zaapelować do pana o większą troskę o pracę ze świadkami. Nie może być tak, że Muzeum Powstania ma zapisanych relacje 200 żołnierzy Armii Krajowej. To po tylu latach pracy tego muzeum jest po prostu śmieszne. Nie może być tak, że tym się zajmuje jedna osoba na pół etatu. Nie może być tak, że główne pytania w czasie rozmów z takim świadkiem to jest to, gdzie stała karuzela, jaki był stosunek do Żydów i czy dowódca chlał wódkę. Dziękuję. Ja rozpocznę odpowiedź od tego, że jednak ująłbym się za Muzeum Powstania Warszawskiego, bo mam wrażenie, że tam jest znacznie więcej bibliotek niż 200 i są one o dużo szerszym spektrum tematycznym. Natomiast co do generaliów, zgoda. Na pewno Instytut i wszystkie instytucje, które się zajmują historią najnowszą, powinny rejestrować więcej relacji. Instytut w tej chwili rejestruje kilkaset relacji rocznie. Z tym, że to niestety nie polega na tym, że można oddelegować 1000 pracowników, z których część będzie kierowcami, część będzie księgowymi i tak dalej. Żeby zrobić prawdziwą, dobrą relację, to niestety trzeba poświęcić co najmniej kilka dni na przygotowanie się, najlepiej być specjalistą w tym temacie. Więc to muszą robić profesjonalni historycy, których nie mamy aż tylu wewnątrz Instytutu. Natomiast ja prosiłem kierownictwo Biura Edukacji Publicznej kilka tygodni temu o przygotowanie takiego, powiedziałbym, programu ratunkowego w zakresie relacji. To właśnie określenie priorytetów tych środowisk, gdzie
trzeba jakby w sposób szczególny skierować te nasze zespoły notacyjne. Mamy też profesjonalne zespoły notacyjne, które te relacje przygotowują. I dobra relacja to jest później dzień, dwa, trzy pracy z tą osobą. W zależności już od jakby tej osoby, prawda, jej stanu zdrowia, jej możliwości intelektualnych i tak dalej. Więc no niestety to nie jest tak, że nawet gdyby połowę pracowników skierować do tej pracy, to byśmy byli w stanie nakręcić wszystkich żyjących żołnierzy Armii Krajowej. To już niestety jest niewykonalne. Jeśli chcemy mieć to rzeczywiście profesjonalnie zrobione i nie tylko w takim zakresie, tak brałem udział w Powstaniu Warszawskim, było ciężko. No bo tak niestety wygląda nieprzygotowana relacja. Natomiast profesjonalna, zrobiona relacja wymaga sporo czasu. Tylko mówię to, jak mówię, nie po to, żeby się usprawiedliwiać, bo ja podzielam ten niedosyt jako historyk zajmujący się sprawą innym okresem dziejów niż II wojna, wojna światowa. I zawsze jeszcze jako dyrektor Biura Edukacji uczulałem kolegów, że przy każdym naszym projekcie trzeba dążyć do tego, żeby jak najwięcej relacji utrwalić. A to, co teraz zrobiłem już w tej nowej funkcji prezesa, to właśnie próba określenia pewnych priorytetów, żeby to nie miało takiego charakteru trochę chaotycznego, nieskoordynowanego, tylko rzeczywiście, żeby nagrać te relacje, które są najcenniejsze, ratunkowe, takie właśnie między innymi, o których pan minister przed chwilą mówił. Bardzo krótkie ad vocem. Ale gdzie, jak? Proszę mówić, Doktorze. Jest włączony, słuchaj. Nie przeceniałbym siły i sprawności Michała Kurkiewicza, ten zespół, który tam działa. Ja się szybko z tego wymiksowałem po trzeciej notacji, muszę panu powiedzieć. To nie jest donos, to nie jest tak, że nie można więcej zrobić. Natomiast zawężanie pola tylko do 100 paru osób, według mnie to jest jakieś nieporozumienie. Zrobiłem ile mogłem, sprzedałem to, co zrobiłem po boku, na tym z tych właśnie względów merytorycznie współpraca się urwała. Bogdan Krawczyk, dziękuję. Proszę bardzo. Adam Pietrasiewicz. Panie prezesie, ja jestem jednym z tych, którzy mają pustą teczkę, bo dowiedziałem się, że została oczyszczona w odpowiednim momencie, chyba w 88 czy 89 roku. Z drugiej strony chodzą słuchy, nie wiem na ile to są legendy, na ile to jest prawda, że gdzieś są kopie tych wszystkich informacji, że są w Moskwie czy gdzie indziej. Czy jest jakaś próba współpracy z naszymi sąsiadami z różnych stron, żeby odzyskać? Bo ja bym był bardzo ciekaw jednak, co w tych zniszczonych teczkach było i czy w tym kierunku Instytut działa i pracuje, żeby odnaleźć tę informację. Tutaj jakby jeden mit muszę zdementować. Znaczy to nie jest tak, że wszystko, co było wytworzone w Warszawie, trafiało do Moskwy. Absolutnie nic na to nie wskazuje. Legendarny PSET albo, jak niektórzy mówią, SOT, czyli system połączonych danych o przeciwniku, jakby nie działał w ten sposób, żeby wszystko przekazywano, więc oczywiście, jeśli chodzi o wywiad, takie specyficzne odcinki, zapewne sporo można by odnaleźć w Moskwie, ale no nie wiem, czy ktoś z nas tutaj na sali jest takim optymistą, żeby sądzić, iż te akta kiedyś będą dostępne dla polskich badaczy, albo na jakikolwiek badaczy, no tak to nazwijmy. I to nie dotyczy tylko Moskwy. No, myślę, że mogę zdradzić treść mojej rozmowy z jednym z oficjalnych historyków CIA, który powiedział, że ostatnio napisał dwie książki szkoleniowe, czyli używane wewnątrz agencji. W tej chwili mi temat pierwszy, proszę wybaczyć, wypadł z głowy i ona została objęta z absolutną tajemnicą na 30 lat, a druga, której temat pamiętam, czyli rola CIA w roku 89, została utajniona wieczyści i nigdy to się nie zmieni, więc to nie jest specyfika tylko jednego mocarstwa, chociaż się nas by bardziej interesowało wschodnie. Tak więc moim zdaniem, jeśli chodzi o materiały, które dotyczyły rozpracowania opozycji w Polsce, to oczywiście pewne wątki zapewne tam też można by odnaleźć, ale w
zapewne dość selektywnie wybrane, te, które były istotne z punktu widzenia Wielkiego Brata. Chciałem wrócić do kwestii, o której już była mowa na początku, mianowicie udostępniania dokumentów zarówno dla osób pokrzywdzonych, jak i w ramach wniosków naukowo-badawczych. Sytuacja w warszawskim IPN jest taka, że korzystając danego dnia z dokumentów i próbując się umówić na następny termin, otrzymuje się propozycję średnio od tygodnia do 10 dni. W związku z tym, jak się ma termin jakiś na skończenie danego tematu, to nie sposób powiedzieć, że się nie było w stanie wykonać kwerendę do końca. Przy czym ile razy korzystam, to tak mniej więcej czytelnie jest zajęta w 1/3. Druga kwestia, bardzo ważna związana, to jest ta nowa baza Nexus, która miała być takim bardzo pomocnym narzędziem wyszukiwawczym, a tymczasem ona funkcjonuje fatalnie. Tam nie sposób dobrze dokonać do jakiegoś szerszego sprawdzenia. W zależności od wpisanego słowa się uzyskuje bardzo różne wyniki. I teraz, żeby nie przedłużać, bo taka sytuacja trwa od wielu lat. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Czy może nastąpić jakaś poprawa? Dziękuję. Jeśli chodzi o archiwum, to plan działania podzieliłem sobie na dwa etapy. I pierwszy etap jest już w toku. Działa pełnomocnik powołany przeze mnie, którego celem jest diagnozowanie obecnego systemu udostępniania akt, który jest praktycznie systemem niezmienionym od 2001 roku. Przypomnę, to był okres, kiedy 99% zasobów nosiło klauzulę tajności. I ten jakby system wypracowany wówczas był oczywiście z tym związany. Chodziło o uniknięcie możliwości ujawnienia tajemnicy państwowej i tak dalej, i tak dalej. Szczęśliwie w toku różnych działań sprawdziliśmy, że w zasadzie cały obecnie zasób, który się nie znajduje w zbiorze zastrzeżony, może być udostępniony. I odtajnianie jest czynnością dość automatyczną. I jak każdy użytkownik, bo też byłem i dalej jestem użytkownikiem, obserwowałem jakby pewne absurdy tego systemu, między innymi jakąś rozbudowaną biurokrację, to częściowo też związane z niedoskonałościami ustawy, trybem administracyjnym. Normalnych archiwach nie obowiązuje tryb decyzji administracyjnej, u nas jest. Ale generalnie uważam, tylko nie chcę, żeby to był tylko właśnie mój ogląd jako użytkownika, tylko kogoś, kto się przyjrzy temu od wewnątrz, że można tutaj znacząco te procedury zmienić, a przez to usprawnić, przyspieszyć, przede wszystkim sprawić, że ludzie będą mogli się zajmować innymi potrzebnymi zadaniami, wykonywaniem potrzebnych zadań, a nie pisaniem kolejnych pism w jednej tej sprawie, w tej samej sprawie. Czekam na ten raport, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni go dostanę. I oczywiście on będzie asumptem do wypracowania zupełnie nowej procedury udostępniania dokumentów, co powinno skrócić jakby ten zasadniczy czas oczekiwania na akty jako takie. Natomiast oczywiście nie rozwiąże problemu czytelni. I to jest problem fundamentalny, który dotyczy nie tylko Warszawy, ale też większości oddziałów instytutu w całym kraju. I którego nie da się rozwiązać tak łatwo, ponieważ instytut nie dysponuje środkami, a w przypadku Warszawy też możliwościami, jak powiedziałbym, technicznymi, żeby zbudować większe czytelnie, takie, które zaspokoiłyby zapotrzebowanie. Dlatego też drugim etapem zmian, i to będzie zmiana fundamentalnie rewolucyjna, będzie wprowadzenie szeroko rozwiniętego systemu udostępniania elektronicznego, włącznie z tym, iż dopuszczam, a raczej zakładam i będę tego dążył, wprowadzenie systemu zdalnego udostępniania elektronicznego. Wychodzę z takiego prostego założenia, że skoro każdy z nas może obracać swoimi zasobami bankowymi, nie wychodząc z domu, no to mamy już w tej chwili na tyle bezpieczne technologie informatyczne, iż także udostępnianie dokumentów z zachowaniem wszystkich niezbędnych tutaj oczywiście zabezpieczeń może się odbywać tą drogą, ale oczywiście to będzie wymagało odpowiednich nakładów infrastrukturalnych i tak dalej, ale to jest cel, do którego będziemy dążyć. Moim zdaniem dopiero ten cel, to osiągnięcie tego celu rozwiąże problem przewodniony z czytelni. Ja chciałam podziękować panu za te 6 tomów Encyklopedii Solidarności. To syntezy, bo Encyklopedii Solidarności pierwszy się okazał, ale drugi tak. Przez nas. No tak, w każdym razie te 6 tomów. Wyszedł też ten ogromny pierwszy tom Encyklopedii tutaj przez też obecnego Włodka Domagalskiego robiony.
I mam takie wrażenie, że tak jak się przez 20 lat w ogóle nie pisało o Solidarności, potem na 20-lecie i 25-lecie wyszły dwa albumy, bardzo zresztą ciekawe, ale to były takie rocznicowe wydawnictwa. Nie słyszałam o czymś takim teraz na 30-lecie, ale być może przeoczyłam. To z kolei zaczęło się wydawać takie ogromne kobyły, których ja żadnego z tych tomów to właściwie tak nie mogę utrzymać w ręku, tylko muszę sobie kłaść na stoliku, żeby tam zajrzeć. Zresztą ile razy zajrzę, to zatapiam się w tym i to mija wiele godzin. Chciałoby się, żeby wyszło coś takiego, żeby młody człowiek z zainteresowaniem przeczytał jeden tom. Ja myślę, że ten jeden tom to byłby ten tom pierwszy, który właśnie wyszedł drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy, a pierwszego nie ma i pan miał go napisać. I chciałabym, no nie wiem, czy do pana zaapelować, czy prosić, czy podgryzać pod panem, żeby pan poszedł na jakiś urlop i żeby naprawdę powstał ten skrótowy tom, który pokaże młodzieży historię Solidarności, no w ilości strawnej, prawda, takiej, żeby rzeczywiście poczytać, co to było. Wiedziałem, że musi pan się najpierw spytać, czy nie moje osobiste zobowiązania. Jak państwo się domyślają, było trudno, teraz jest jeszcze trudniej, jeśli będzie jakąkolwiek aktywność. No, około 3 miesięcy napisałem łącznie 3 strony tekstu o charakterze naukowym i pewnie wcześniej niż pod koniec roku nie zwiększę tego tempa. Ale to też myślę, nie będzie ten pierwszy tom syntezy, nie będzie odpowiedzią jakby na to zapotrzebowanie, które pani zgłosiła. Bo to jest coś, co też jakby uświadomiliśmy sobie od samego początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, że brakuje nam takiej rzeczywistej popularyzacji, czyli książek, które są przeznaczone dla młodego czytelnika, bo ten tom też nie będzie dla młodego czytelnika. To powiedzmy sobie jeszcze, to też nadal będzie kilkaset stron, bo jednak ta synteza jest dziełem naukowym. Ona nie jest dziełem popularyzacyjnym, tylko ma stanowić taką sumę wiedzy o Solidarności. Ten pierwszy tom ma wprowadzać do tych kolejnych. Natomiast chcemy bardzo rozwinąć właśnie publikacje popularyzatorskie. No, mam nadzieję, że w jakimś stopniu powiodło nam się to w roku ubiegłym, kiedy wydaliśmy książkę Od niepodległości do niepodległości, gdzie na co prawda 400-kilkudziesięciu stronach, ale jednak zmieściliśmy całą historię XX wieku w Polsce, a począwszy od I wojny światowej, więc to jest kierunek, w którym chcielibyśmy podążać. Mamy taką serię 44-89, założenia popularną, ale do tej pory ukazały się tam od początku istnienia, są tu dwie, trzy pozycje, więc to trzeba będzie na pewno zmienić, bo to jest jedna z rzeczy, które możemy i powinniśmy robić. Tylko oczywiście jest najtrudniejsze. Powiem wprost, łatwiej jest napisać 1000 stron o Solidarności niż 100 stron o Solidarności, jakby zmieścić tą samą historię. Ale to nie znaczy, że nie należy podejmować tego wyzwania. Multimedialnie także to też zapowiedzieć. Tak, ale tutaj jeśli chodzi o multimedia, to już mamy pewne osiągnięcia. Naprawdę zachęcam państwa do zajrzenia na stronę www.sierpień1980.pl, www.13 grudnia81.pl. Tak więc jeśli chodzi o multimedia, to i obecność w internecie, to myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Panie prezesie, pozwolę sobie wrócić do pytania pana Łukasza Warzechy, bo ono tak pięknie zabrzmiało. Czy jest taki temat, z którym gdyby przyszedł ktoś do pana prezesa, czy ze względu na ten temat, tak powiem, odmówiłby pan lub zablokował jakieś badania, pan odpowiedział, że nie. No i teraz pozwolę sobie nie zadać panu pytania, czy gdyby przyszedł Cęckiewicz z Piotrem Bondarczykiem z książką S.P. Lech Wałęsa, bo już wiem, że nie chciałby pan jej wydać, czy też nie powiedziałby pan nie, ale zadam inne pytanie. Tego pytania nie zadałam, ono jest wstępne, ale zadam drugie pytanie, ponieważ to ten temat był takim socjalizacyjnym, kiedy wybierano pana prezesem IPN-u, to był temat socjalizacyjny w tym sensie, że w Gazecie Wyborczej napisano sporo rzeczy na temat tego, że niesłusznie interesował się pan losami Zbyszka Bujaka ukrywającego się w podziemiu. Gdyby ktoś przyszedł do pana z zamiarem napisania książki o tym epizodzie podziemnej Solidarności, to rozumiem, że też pan byłby za tym, żeby to napisać. I to też jeszcze nie jest pytanie, a pytanie jest takie.
Czy tworzy Pan atmosferę w Instytucie taką, żeby z trudnymi pytaniami, z trudnymi tematami badawczymi przychodzili do Pana historycy, ponieważ no tak to jest z kierowaniem i zarządzaniem ludźmi, że albo się tę atmosferę tworzy i zachęca, albo też niekoniecznie. I to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie dotyczy tych rozważań na temat budżetu Instytutu i grantów, bo był Pan łaskaw przed chwilą zwrócić uwagę na coś, co dla mnie było wadą nowelizacji, jak rozumiem dla Pana jest zaletą. Mianowicie, czy rzeczywiście uważa Pan, że sytuacja, w której środowiska akademickie i instytuty naukowe, także panowskie, mając swoją własną ścieżkę zdobywania środków na projekty badawcze i swój system przyznawania grantów, są w sytuacji, w której te środki przeznaczane na Instytut Pamięci Narodowej, na przykład na relacje, na archiwa, na udostępnienie i na to wszystko, o czym Pan mówił, że potrzebujecie Państwo na to pieniędzy, czy jest racjonalne, żeby grono historyków, którzy tworzą dzisiaj Radę i którzy no, w jakimś formalnym sensie nie są komisją grantową w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środki kierowane do IPN-u przekazywali dalej do instytutów i do uczelni. No jednak kosztem i pracy badawczej w IPN-ie, ale także tych różnych innych rzeczy, o których Pan przed chwilą mówił, że potrzebne są na to pieniądze. Czyli mówiąc krótko, czy Pan zachęca, żeby przychodzić z trudnymi tematami? OSB ja Lecha Wałęsę nie pytał. I po drugie, czy rzeczywiście to rozwiązanie jest tak dobre, jak powiedział Pan na początku, a teraz rozważając budżet, jakby pokazał, że jednak pewien problem jest. Dziękuję. To zacznę od pierwszej części. Znaczy, to co mówię, mówię absolutnie poważnie, mogę powiedzieć śmiertelnie poważnie. Mówiłem o tym już wielokrotnie, praktycznie w każdym wywiadzie, jakiego udzielam. Proszę mnie sprawdzać. Znaczy, to jest apel do opinii publicznej, czyli do Państwa. Zrobić badania socjologiczne w Instytucie, czy to prawda? Znaczy, czekam na pierwszy przykład, kiedy ktoś mi udowodni, że nie wiem, zablokowałem, zniechęciłem. Wprost przeciwnie, zachęcam i widziałbym jeszcze wiele trudnych tematów, które czekają na śmiałych badaczy. To zarówno jeśli chodzi o okres II wojny światowej, jak i okres dyktatury komunistycznej. Tutaj, jak powiem, mówię to absolutnie poważnie i mówię to też publicznie i wielokrotnie po to, żeby można było kiedyś mnie sprawdzić, znaczy rozliczyć z tego, co mówię. Przyjąłem taką zasadę, że wszystko, do czego się zobowiązuję, odpowiadam później na trudne pytania. Czyli jeśli nawet, powiedzmy, podejmę decyzję, która będzie wyglądała, że jest wbrew temu, co głosiłem publicznie, będę zawsze potrafił wytłumaczyć, co stało za taką decyzją. I to mówię, tak powiem, jedyne kryterium publikacji książki w Instytucie Pamięci Narodowej to jest kryterium merytoryczne. Koniec jakby kropka z mojej strony. Natomiast jeśli chodzi o system grantów, no to ja bym go jednak bronił, ponieważ jeśli mówimy o tym powszechnym i obecnie zmodernizowanym systemie grantowym, czyli Narodowym Centrum Nauki, to proszę pamiętać, że tam grant dotyczący, nie wiem, funkcjonowania Komitetu Centralnego PZPR rywalizuje z badaniami nad nie wiem, rolnictwem w okresie Mieszka I, prawda? Chociażby. I to jest jedna... To jest... Ale dlaczego nie? To jest po pierwsze ważki temat, a po drugie na pewno już takie badania były prowadzone. I historia najnowsza chyba nigdy nie była oczkiem w głowie wcześniej Komitetu Badań Naukowych, później Ministerstwa Nauki i wszystkich kolejnych grantodawców. Nie była po prostu faworyzowana, pewnie też nie była jakoś specjalnie źle traktowana, ale jakby w tym wąskim puli środków, które trafiały na badania historyczne, była jeszcze dużo bardziej wąska, dużo węższa pula środków na historię najnowszą. I powiem tak, no, z punktu widzenia kogoś też jakby osobiście, bo mnie po prostu osobiście interesuje, jak było. I niestety już dojrzałem do takiej odpowiedzi na to pytanie, znaczy do odpowiedzi na pytanie, że sam nie jestem w stanie wszystkiego zbadać, już pomijając to, że stałem się biurokratą od wielu lat. I moim zdaniem im więcej będzie ścieżek wspierania badań naukowych nad historią najnowszą, tym dla niej lepiej. Tylko tak jak powiedziałem, odpowiadając na pytanie pana redaktora, to muszą być dodatkowe środki, a nie jakby przykrywanie tych środków, które w instytucie były na to przeznaczone. Ale zakładam, że ustawodawca będzie konsekwentny. Andrzej Cieślak, ja mam krótkie pytanie, mam nadzieję proste.
co będzie z takim wydawnictwem, które według mnie najlepiej popularyzowało działalność Instytutu, czyli biuletynem IPN-u, który się ukazywał dosyć regularnie, co miesiąc. Dziękuję. Biuletyn się nadal ukazuje, niestety została zniszczona sieć dystrybucji wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej w ogóle, a biuletyn w szczególności. Biuletyn się ukazuje, na początku roku były pewne opóźnienia, nazwijmy je z powodów formalno-biurokratycznych. Natomiast obecnie biuletyn już ukazuje się systematycznie, natomiast można go nabyć w dwóch punktach w Warszawie. Właśnie ja chciałem poruszyć sprawę dotyczącą sfery edukacyjnej, którą przecież też Instytut się zajmuje i mam dwa pytania do panu w tej chwili. Pierwsze, czy jest wam wiadome, że maturę, pierwszą maturę, tak zwaną nową, zdawało 22% zdających w całym kraju? Z historii, oczywiście, z historii. Nie, no to jest jasne, no, że z historii, no, przecież o historii mówimy cały czas. W tym roku maturę zdawało 6,6%. W przyszłym roku z tych informacji, które napływają ze szkół, można się spodziewać około 5%. I druga sprawa, czy Instytut ma możliwość wpływania na Centralną Komisję Egzaminacyjną, tudzież Ministerstwo Edukacji, w celu wyrównania szans? Bo to nie jest tak, że młodzież nie interesuje się historią. Gdyby tak było, to od razu nie zdawałoby ponad 1/5 zdawała na początku. To jak się okazało, że geografia jest łatwiejsza, a historia to jest, jak oni mówią między sobą uczniowie, masakra, no to i ten stan jest tolerowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przez wszystkie kolejne lata, no to w momencie, kiedy uczelnie zaczęły pozwalać na to, żeby zastępować historię geografią, tudzież rozszerzoną matematyką, czy na przykład prawo na UW, prawda, no bardzo szacowny kierunek, od 2 lat pozwala na to, żeby wiedzę o Hammurabim zastępować wiedzą o kruszeniu skał, a wiedzę o Konstytucji 3 maja wiedzą o prądach morskich, prawda? Więc czy w takiej sytuacji, czy jest jakaś możliwość, czy ze strony właśnie Instytutu Pamięci Narodowej wpłynięcia na zlikwidację tak absurdalnego stanu rzeczy, który prowadzi do upadku nauki historycznej, bo proszę sobie zdać sprawę, że ten proces doprowadzi do tego, że za kilka lat tylko jacyś pasjonaci będą zdawać historię. To będzie to samo, co stało się z łaciną. Jeszcze mogę dodać do tego pytania, to mamy jeszcze problem z reformą programu nauczania historii w liceum, prowadzoną przez rząd Platformy, gdzie przecież apele środowisk naukowych pozostały kompletnie bez odzewu ze strony rządu. I ta reforma, no, według słów minister Hall, która czasem jak na nią patrzę, to nie wiem, czy ma świadomość tego w ogóle, co mówi, ma doprowadzić właśnie do tego, że historia stanie się bardziej strawna. I ona twierdzi, jak pan pewnie doskonale wie, ale referuje to, żeby dołożyć się do tego pytania, że jej działania, czy działania rządu Platformy, były spowodowane właśnie tym, że coraz mniej osób chciało zdawać historię, no więc teraz jak historia w 2 klasach liceum będzie na przykład historią ubioru, historią broni palnej lub historią kaloszy, no to będzie więcej zainteresowanych jej zdawaniem. I dołączam się do tego pytania, czy Instytut ma jakiekolwiek sposoby formalnego lub nieformalnego oddziaływania, żeby ten fatalny trend odwrócić? Myślę, że odpowiedź jest bardzo brutalna. Nie. Bo o ile mogę sobie wyobrazić, i to czyniliśmy próby rozmów z Ministerstwem Edukacji, ale my nie mamy żadnego formalnego prawa do opiniowania zmian programu nauczania i tak dalej, no to jeszcze przynajmniej możemy rozmawiać, prawda, jako centralny urząd państwowy. Ale jak wpłynąć na 450 szkół wyższych w Polsce, żeby one premiowały historię na egzaminach wstępnych, to tutaj po prostu nie ma żadnej szansy. W tej chwili mi się wydaje, że nawet nie wszędzie na historię trzeba już mieć maturę z historii, żeby się dostać, także... Na UW jeszcze trzeba. To się cieszę, natomiast ten trend był bardzo wyraźnie powiązany właśnie ze zmianą polityki na wydziałach prawa, stosunków międzynarodowych i tak dalej. W momencie, kiedy te wydziały, które mają popularne wśród młodzieży kierunki, zrezygnowały z wymagania matury z historii, no to idąc po najmniejszej linii oporu, młodzież wybrała właśnie to, co wydawało im się łatwiejsze, dzięki czemu mogą uzyskać więcej punktów. I ja nie widzę żadnej szansy na zmianę tego trendu, bo to musiała być nastąpić jakaś generalna zmiana
sposobu widzenia ze strony szkół wyższych, a szkołom wyższym też powiedzmy sobie otwarcie, zależy w tej chwili na tym, żeby mieć jak najwięcej studentów, bo potencjalnych studentów pula jest coraz mniejsza z roku na rok, więc mało komu zależy na tym, żeby zawyżać wymagania, na czym też jako chwilowo urlopowany, ale mam nadzieję, że kiedyś wrócę, nauczyciel akademicki, boleje oczywiście. Natomiast to nie znaczy, że Instytut Pamięci Narodowej będzie się poddawał, założy ręce i stwierdzi, no trudno, jest jak jest i zajmiemy się czymś innym. My na swoją skalę będziemy się starali, to jest też nawiązuje do tego, co stało się już w szkole. Reforma programu nauczania historii jest już po prostu faktem, który już wszedł w życie, już idą kolejne roczniki tym nowym rytmem i to już jest po prostu. I to, co możemy robić, to jakby ratować, co się da, to znaczy starać się poszerzać naszą ofertę edukacyjną, starać się, żeby młodzież dostrzegła, że nawet jeśli nic jej to nie da, w sensie punktów na studia i tak dalej, żeby dostrzegła inne wartości w uczeniu się historii. I w tej chwili pracujemy na przykład nad nową ofertą dla gimnazjów, bo w gimnazjach już nie będzie szkoły, nie będzie historii najnowszej. Historia najnowsza będzie w pierwszej klasie liceum. Ale mimo to chcemy stworzyć pewną ofertę do wykorzystania dla nauczycieli, wykorzystać pewne furtki w tej reformie, na przykład takie jak obowiązkowe projekty edukacyjne. I to jest na przykład jeden z naszych większych sukcesów, moim zdaniem, edukacyjnych. Pewne projekty edukacyjne, które można by w uproszczeniu można by nazwać historią przez przeżycie, czyli właśnie projekty, które zakładają, iż młodzież nie tylko uczy się pewnego odcinka historii, później jest, nie wiem, w formie testu czy jakiejkolwiek innej odpytywana, ale przeżywa tą historię, rozumie ją, spotyka się z uczestnikami wydarzeń, odnajduje jakieś elementy historii własnej miejscowości, prawda, i czuje jakąś więź. To jest... Jeśli można coś doradzić, przepraszam za bezczelność, szkoła przychodzi, jaka by ona nie była, halowa czy inna, przechodzi w tej chwili szybki proces e-szkoły, wchodzenia do szkoły. To znaczy, że przede wszystkim nauczycielom będą potrzebne multimedialne podręczniki. Jeżeli by, i problemem oczywiście jest treści, jeżeli by IPN wymyślił, jeśli miałby na to pieniądze i możliwość statutową, takie multimedialne, nawet nie podręczniki, tylko kawałki lekcji, to nauczyciele chętnie by z tego korzystali, niezależnie od tego, czy na pewno mają to w programie, czy nie. Znaczy, to jest to, co właśnie w tej chwili przygotowujemy. Ja generalnie podczas konkursu, prezentując ten jakby projekt sprawnego urzędu państwowego, głosiłem, iż trzeba zredukować między innymi liczbę pionów biurokratycznych i zasadniczo taka operacja zmniejszania ich liczby się dokonała z jednym wyjątkiem. Zgodziłem się na powołanie nowego pionu, czyli Biura Informatyki, które właśnie ma służyć temu, żeby radykalnie zwiększyć też naszą obecność w internecie. W jakim stopniu dla naukowców, ale to będzie mały wycinek, a zdecydowanie właśnie przede wszystkim jeśli chodzi o edukację. Także tutaj mogą się Państwo spodziewać rewolucyjnych zmian w najbliższym roku. Jakby w nawiązaniu do tej sprawy Bujaka, której świadkiem w trakcie rozwijania się mogłam być i która, z tego co pamiętam, panie Łukaszu, nie była problemem tyle dla pana, co dla Ewy Kulik, nawet nie dla Zbyszka Bujaka, była problemem Ewy Kulik i Konrada. Ponieważ nie zadam panu pytania, czy zamierza pan jakoś ułożyć kontakty między historykami a środowiskami, które mogą być świadkami historii, ponieważ wiem, że pan to zamierza. Natomiast, ponieważ tak się przypomniała ta sprawa z Bujakiem, do stworzenia tekstu historycznego, tekstu naukowego, w którym opisuje się działanie jakiejś struktury, potrzebne jest jakby, znaczy im więcej źródeł, tym lepiej, prawda? Wtedy to się robi takie pełnowymiarowe. Jeżeli w tym będą uczestniczyć, będzie strona jakby, która działała poza historykami, poza być może jeszcze jakimś innym na to pomysłem, może to troszeczkę jest żartobliwe, ale nie do końca. Jak pan sobie wyobraża wyjaśnianie sporów? Ci, którzy brali udział w historii, czasem mają o tej historii, jakby, co pan doskonale wie, zupełnie inne, znaczy jakieś wyobrażenie, którego nie chcą sobie dać odebrać, nawet jeżeli przedstawi się wszystkie dokumenty świata. I teraz jest tak, zazwyczaj ta druga strona się obraża i mówi tak, jak piszecie tak, jak było, to
ja wam odmawiam prawa do pisania o mnie. I teraz czy widzi pan jakąś instytucję odwoławczą, bo to może być problem. Nie samo zbieranie relacji, tylko uzgadnianie tych relacji z tymi dokumentami i jeszcze z tym, co zdrowy rozsądek podpowiada. Dziękuję. No to jest oczywiście pytanie, na które można odpowiedzieć brutalnie. Znaczy historyk zawsze wygra. Bo historycy zawsze będą, a świadków wydarzeń zabraknie w pewnym momencie. Więc jakby patrząc z tego punktu widzenia, jestem spokojny. Natomiast to jest wielka przewaga badaczy historii najnowszej, że oni mogą konfrontować swoje dokumenty ze świadkami wydarzeń, nawet jeśli czasem jest to dla nich bolesne. Bo czasem świadek reaguje w sposób brutalny, tam, mówiąc, co by zrobił temu, co tam coś nie do końca dobrze o nim napisał, albo nieprawidłowo o wydarzeniach. Każdy oczywiście ma prawo do własnej pamięci wydarzeń, do jej prezentowania. I pewnie trzeba się z tym pogodzić, że niektórzy będą ją prezentować w taki sposób, iż będą uważać, że ich pamięć jest jedyną dopuszczalną wersją historii. Ale to i tak jest dobrze dla historyków. Tylko ważne, żeby to się nie ograniczało tylko do stwierdzenia, że historyk X nie ma racji i się nie nauczył swojego zawodu, tylko do opisania tej własnej wersji wydarzeń, a później niech już kolejne pokolenie historyków się martwi, jak sobie te różne wydarzenia zinterpretować, bo czasem no, jest tak, że na każdym spotkaniu z jakimś konkretnym środowiskiem, ja to całkowicie rozumiem, skąd to się bierze, jest pytanie, kiedy napiszemy o tym wydarzeniu, o tamtym, o takiej czy innej strukturze, no i zawsze jest problem, jak odpowiedzieć i tłumaczyć, że się staramy. Nie da się wszystkiego naraz. Wielokrotnie, jak była pisana historia Solidarności, parę innych dokumentów było tworzonych tutaj, między innymi przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Spotkałem się z relacjami osób, zwłaszcza z podziemia, które zaczęły się wybielać. I doskonale wiedzieliśmy w środowisku, że to, co zostało opublikowane w pewnych materiałach, jest po prostu nieprawdą. I drażniło to środowisko oczywiście. Nikt nie prostował, bo jest to istotne wyłącznie dla nas, dla historii już będzie mniej istotne. Ale jednak tu z mojej strony jest ostrzeżenie, że jeśli się pojawia w pewnych relacjach zbyt dużo sprzeczności, to lepiej czasami czegoś nie publikować, niż publikować tak, że w środowisku wrze. I nie chcę tu się posługiwać konkretnymi przykładami, ale nawet w stosunku do jednej osoby, która wiem, że siedząc razem ze mną w Białęce podpisała jednak lojalkę i później została całkowicie wybielona i nawet no, mocno była promowana, to jednak z tymi materiałami kontrowersyjnymi trzeba być bardzo ostrożny. I jedno do jednej rzeczy odniosę się do tego przesłania IPN-u, o którym pan powiedział na początku. Tutaj w trakcie dyskusji jakby ukazała się inna sfera, która złagodzi te naloty osób niezadowolonych z grzebania w historii niewygodnej dla wielu polityków, mianowicie ta sfera edukacyjna. I tu wcale nie potrzeba aż takich dużych nakładów, o tym mówił Józek Orzeł. Wystarczy internet, ja mam akurat w tej chwili w wieku licealnym córkę i doskonale wiem, jak się odrabia lekcje na zadane pytania. Wpierw się sięga do internetu. I jeśli będzie dostatecznie dużo linków do dobrze opracowanych materiałów odnośnie IPN-u, to nie są to aż takie duże koszty. To właśnie, o czym pan prezes powiedział, kwestia paru dobrych informatyków. I ta edukacja, mimo że nie będą ci ludzie zdawali historii na egzaminach, na pewno pójdzie swoją drogą, bo jednak spora grupa młodzieży jest ciekawa tej najnowszej historii. Ja mogę tylko ubolewać, że na przykład więcej materiałów odnośnie grudnia 70 widziałem powyciąganych przez zaprzyjaźnionych dziennikarzy z CAF-u w stanie wojennym, niż dzisiaj tego typu materiałów się ukazuje. To nie jest oczywiście jakby pretensja do IPN-u, to jest pretensja głównie do mediów, które bardziej jakieś tam tańce, inne rzeczy pokazują, niż to, co jednak uważam młodzież interesuje i z chęcią by dobrze opracowane materiały historyczne obejrzały. Że już teraz, kiedy te nasze działania edukacyjne w internecie są trochę rozproszone, mamy, jeśli nie mylę, 14 stron edukacyjnych w tej chwili, każda pod innym adresem, to mamy 10 milionów wejść rocznie. To już mi się wydaje, jest niebagatelne osiągnięcie. I mam nadzieję, że właśnie te zmiany, które w tej chwili zapoczątkowaliśmy, które właśnie między innymi polegają na tym, o czym pan mówi, czyli lepszym zlinkowaniu, wpuszczeniu, bo w tej chwili mamy
ze względu bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie serwery mamy w jednym miejscu i jakby muszą być wysokie względy bezpieczeństwa, nie wpuszczamy tak zwanych botów, czyli tych programów automatycznie indeksujących nasze podstrony i to między innymi będziemy chcieli zmieniać, żeby jakby łatwiej było dotrzeć do tych treści, bo już mamy bardzo dużo treści w internecie, tylko jeśli ktoś nie szuka, powiedzmy, jak ktoś będzie szukał Marzec 68, tak wielokrotnie wspominany, to trafi, jedne z pierwszych 10 linków to będzie strona IPN na ten temat, ale jak będzie szukał już konkretnego wydarzenia, osoby, to już nie trafi tak łatwo i to chcemy zmienić, żeby też, żeby mówiąc krótko, jeśli ktokolwiek będzie szukał czegokolwiek na temat historii Polski w latach 39-89, żeby w pierwszych 10 wynikach w Google'ach miał stronę autoryzowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Do tego będziemy dążyć. Odnośnie historii najnowszej, odnośnie pewnych tematów, które są podejmowane i interpretacji faktów historii najnowszej. Są pewne tematy i środowiska jakby namaszczone na to, że mogą być badane, że mogą właściwie istnieją w świadomości publicznej i są lansowane. Natomiast są pewne środowiska pracujące w dziedzinie niepodległości, mające ogromne dla tej niepodległości zasługi i są przemilczane. I jeśli chodzi o IPN, na tym polu także IPN ma pewne zasługi. Tutaj chciałabym wspomnieć panią Marię Dmochowską. Myśmy apelowali, żeby jednak pani Maria Dmochowska przestała być wiceprezesem IPN-u i mamy nadzieję, że może pan będzie tak dobry i tą sprawę podejmie. Ja reprezentuję, jeśli tutaj o jakie konkretne środowiska chodzi. Chodzi o środowisko oficerów II Rzeczypospolitej i ich działalności w latach komuny prześladowanych. Od 1969 roku istniało pierwsze niepodległościowe środowisko w PRL-u. Było to Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej. Tego środowiska w ogóle nie ma, to znaczy istnieje. Są organizowane nasze konferencje, nasze uroczystości, natomiast nie istnieje w jakimś takim obiegu oficjalnym. Także to byłaby apel do pana prezesa, żeby te sprawy podjąć. Dziękuję bardzo. Odpowiem tak, że jeśli chodzi o tematy tabu, to jak już wielokrotnie się mówiłem, żadnych tematów tabu nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kwestię decyzji personalnej, to przyznaję, to jest całkowicie autonomiczna i wewnętrzna sprawa Instytutu Pamięci Narodowej, której nie będę omawiał publicznie. Bardzo dziękuję panie prezesie i państwu wszystkim też bardzo dziękuję. Prośba od pana Adama.